pomagać Rzeszą Piękną, szczególnie wtedy, kiedy pomagamy tym, którzy bardzo tej pomocy potrzebują, a wiadomo, że w życiu każdego z nas najważniejsze jest zdrowie. I taki problem dotknął naszą koleżankę, dla wielu przyjaciółkę, koleżankę Kamilę i dlatego staramy i będziemy starać, żeby jej pomóc, dlatego że kuracja, którą ona przechodzi, nie jest tania. To są kuracje, które dużo kosztują i dlatego takim wspólnym, solidarnym wysiłkiem, zbierając pieniążki, pomagając, możemy pomóc. Mamy nadzieję, że z bardzo szczęśliwym, dobrym skutkiem. W Szkole Pomagania uczymy. To jest wpisane w nasz program wychowawczy. Jest to rzecz cenna, potrzebna w życiu, ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach. Festyn, który się odbył, został zorganizowany przede wszystkim przez Radę Rodziców. To była inicjatywa Rady Rodziców. Przy czym należy podkreślić, że Rada Rodziców współpracowała tutaj ze szkołą, a szczególnie z uczniami. Nasi uczniowie byli na stoiskach, starali się sprzedawać i w ten sposób pomagać, tak, poprzez sprzedaż różnych produktów. Bardzo cenne jest to, że tego rodzaju działania, nie tylko jako festyny, ale przede wszystkim działania polegające na pomaganiu, integrują społeczność lokalną. Ja byłem zaskoczony, byłem wzruszony, kiedy okazało się, że wiele środowisk, wiele organizacji, instytucji, jak na przykład Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie, jak rodzice, którzy ćwiczą taniec, i nie tylko rodzice, ćwiczą taniec w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej, mieli swój występ, ale oczywiście niewątpliwą atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, był występ Magika. Oczywiście pomagać możemy przez cały czas. To nie jest tylko kwestia tego festynu, tego wydarzenia, ale możemy wpłacać pieniądze przez cały czas. One są potrzebne i one jeszcze będą potrzebne. Rozmawiałem z koleżanką, rozmawiałem z Kamilą. Bardzo dziękowała, była wzruszona. Nie spodziewała się, że taki będzie odzew. To jest bardzo cenne, to jest piękne i to jest w tym wszystkim najważniejsze.